Staram się popraw mu tutaj głowę, odchyl bardziej, tak żeby były drogi oddechowe. Rękę możesz mu tam poprawić, tak? O. No ja trzymam. Trzymaj do tyle. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Ja będę teraz poboczył, jak ciach. Mamy kapturę, złożone. Rozłożymy. No i dobra. Sprawdzam jeszcze raz środka. Halo, słyszy mnie pan? Jak ma pani na imię? Ewelina. Niech pani dzwoni, pani Ewelina, niech pani dzwoni na pogotowie, powie, że mamy nieprzytomnego, nieoddychającego człowieka. Pan, proszę, niech się pan zorientuje, bo gdzieś tu musi być defibrylator, proszę go poszukać. Proszę go złożyć. Jest laptop gotowy.
Chwileczkę. Chock är anbefalt. Uppladdning till chock pågår. Icke berör patienten. Ge chock. Tryck på den blinkande orange knappen. Strålar. Chock är nu avlevererat. Stoppet midlertidig. Start HLR. Tak, zakładał rękawiczki, bo mam w pracy. Akurat? Akurat. Mają na podręcznik. Tak. No nie klikaj, jak to? Mocniej! 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 A dobra, bo ja byłam nie w tym miejscu, gdzie trzeba. Nie, ale będzie człowiek umierał. A teraz nie wiem, ile robią. To zacznie. No to zacznie. A to nie musi to nie ta ręka, kurwa, to nie ta ręka. Nie ta ręka. A to będzie z dźwiękiem, czy bez? Jeszcze strzelę rękawiczką i spójrz na mnie tak porządliwie. Dłoń mi wisi. Z dupy. Mówię, daj mi maść, dała kropy. Zegarek mu zajmę. Na trzy przekręcie. To ja nam ci pokażę. Daj ten nóż. Daj ten nóż, ja ci tu pokażę. Dajmy ten skalpel, hopie. I takie rzeczy ze szwagrem musimy. Dziękuję panu.